Witam Was, moi drodzy. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać, jak w prosty sposób dokonać pomiaru pH Waszej wody w akwarium. I tutaj z pomocą przychodzi firma Tropical, która wypuściła taki zestaw właśnie do pomiaru pH test. Tutaj zakres pomiaru jest od 6 do 7,8 pH. I to jakby wystarczy w sumie do takiej, do sprawdzenia, jak wasza woda w akwarium, jaki ma pH. W skład tego zestawu wchodzi, teraz wam pokażę, preparat. Pojemniczek, do którego nalewacie badaną wodę z akwarium. I tutaj jest taki kartonik, na podstawie którego odnosicie tutaj badaną wodę i porównujecie kolor tej zbadanej wody tutaj do tych wskaźników, które są pokazane. Także ja zaraz zresztą Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, tutaj pobrałem 10 ml z tego akwarium i chciałem po prostu też sprawdzić z ciekawości, jaki jest parametr pH. Także widzicie tutaj z tej buteleczki odkręcamy nakrętkę i dodajemy 4 krople. Raz, dwa, trzy, cztery. I to wystarczy. Tutaj macie taką przykrywkę. Mieszacie. Ok. Widzicie, ona się zabarwiła. I zaraz będziemy sprawdzać, jaki jest pH w stosunku do tego odnośnika, który jest na tym kartoniku. I tutaj wziąłem białą kartkę, żeby było lepiej widać, jak się odnosi ten kolor tej badanej wody z tym preparatem do wzornika, który jest tutaj, wzornika pH. I teraz przykładamy. Albo to robimy przykładając tak i patrząc tutaj z góry, albo po prostu wzrokowo patrzycie, który kolor mniej więcej odpowiada tutaj tym barwom pokazanym na tym wzorniku. I tak jak widzicie, według mnie to gdzieś tutaj wychodzi pH w zakresie 6,2. No i widzicie, to mi informuje, że w tym momencie no jest za niski poziom pH w tym akwarium i trzeba wymienić wodę. Także jest to prosty tester do sprawdzenia poziomu pH w waszej wodzie akwariowej. Także polecam ten zestaw. On nie jest drogi. Każdy może się zaopatrzyć, ale tak właśnie w ten prosty sposób możecie dokonać pomiaru pH waszej wody akwariowej. Pozdrawiam Was serdecznie.